Dobra spowiedź przywraca nam prawo do nieba. Kto pokrywa złości swoje, szczęściu on nie będzie. Lecz kto się spowiada, a opuści je, miłosierdzie otrzyma. Księga przysłów, rozdział 28, werset 13. Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne ich rodzaj liczbę i okoliczności obciążające to straszna zbrodnia jeżeli ktoś ze strachu czy ze wstydu z rozmysłem ukrywa swoje grzechy czasami powodem świętokradzkiej spowiedzi bywa też lenistwo dzieje się tak wtedy kiedy ktoś nie zrobi starannie rachunku sumienia i nie chce w sposób właściwy poznać swoich grzechów. Bardzo by też zgrzeszył ktoś, kto by odbywał spowiedź generalną tylko po to, żeby móc w nią włączyć grzechy popełnione ostatnio. W ten sposób niektórzy chcą uniknąć wstydu, starając się sprawić wrażenie, że te nowe, ciężkie grzechy popełnili już dawno temu. Kto tak postępuje, ten oszukuje spowiednika, ale Boga nie oszuka. Grzech zaślepia umysł człowieka. I dlatego właśnie trzeba się badać bardzo wnikliwie. Rachunek sumienia to staranne prześledzenie wszystkich grzechów, jakie człowiek popełnił po chrzcie świętym albo od ostatniej spowiedzi. Takie poznanie samego siebie. Wcale nie jest rzeczą łatwą, jak Wam się wydaje. Trzeba do tego i czasu, i wysiłku. Jeśli się chce rachunek sumienia zrobić dokładnie, trzeba swoje serce i myśli oderwać na pewien czas od zajęć doczesnych, zejść w same głębiny serca i tam precyzyjnie badać liczbę grzechów, okoliczności i rodzaj. Te głębiny dokładnie zna jedynie Bóg. Do Niego więc zwracajmy się wtedy z pokorną prośbą i z ufnością gorąco błagajmy Ducha Świętego o światło, którego nam potrzeba. Kiedy wejdziemy w siebie, wołajmy z całego serca, Boże mój, zlituj się nad nieszczęśliwym grzesznikiem, który tyle nagrzeszył, a nie potrafi rozeznać ani liczby swoich występków, ani zła, jakie w nich jest. Uciekam się do Ciebie, który jesteś światłością świata. Ześlij Twoje promienie, rozjaśnij moje serce i pokaż mi moje grzechy. Bym mógł za nie żałować i otrzymać Twoje przebaczenie. Bez pomocy Boga człowiek zgubi się w ciemnościach, jakie wywołuje w duszy grzech. Jeżeli nie będziemy błagali Ducha Świętego o światło, to nigdy nie poznamy stanu swojej duszy i nigdy też nie będziemy mieli szczerego żalu. Drugim powodem, dla którego potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, jest to, że nasze serce jest pełne pychy i dlatego ukrywa albo pomniejsza swoje błędy. I wreszcie, po to jeszcze potrzebuje grzesznik łaski Bożej, żeby mógł całkiem porzucić zło, którego stał się przecież niewolnikiem. Jest wielu ludzi, o których można by sądzić, że się już całkiem poprawili, a tymczasem oni ciągle jeszcze z jakimś upodobaniem myślą o swoich dawnych nałogach. Tylko łaska Boża może napełnić nasze serca wielkim wstrętem do grzechu. Teraz zaczynamy rachunek sumienia, przechodząc kolejno przykazania Boże i kościelne oraz grzechy główne, zastanawiając się, czy nie popełniliśmy w czymś jakiegoś występku. Przypatrzmy się dalej, czy z kolei nie zgrzeszyliśmy przez zaniedbanie obowiązków swojego stanu, i nie zapominajmy przy rachunku sumienia, że zgrzeszyć można myślą, pragnieniem, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem spełnienia dobra. Teraz z kolei wejdźcie w szczegóły i zastanówcie się, czy przy dotychczasowych spowiedziach wyznaliście wszystkie grzechy ciężkie. Czy szczerze żałowaliście i czy naprawdę mieliście mocne postanowienie unikania nie tylko samego grzechu, ale i najbliższej do niego okazji? Trzeba też przypomnieć sobie, czy w wyznaczonym czasie odprawiliście pokutę i naprawiliście wyrządzone szkody. Trzeba się badać, czy nie zaniedbaliście obowiązków swojego stanu. Szczególnie wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach. Czy starali się o wychowanie swoich dzieci, czy zaprawiali je do cnoty, odwodzili od grzechu, czy świecili im dobrym przykładem? Zastanówcie się też, czy nie zaniedbywaliście swoich domowników i pracowników. Czy wysyłaliście ich na naukę katechizmu, na mszę świętą, czy też może traktowaliście ich po prostu jak bydło robocze? Pracownicy też niech się zastanowią, czy nie oszukiwali i nie okradali swoich pracodawców i gospodarzy, czy byli im posłuszni i czy sumiennie wykonywali wyznaczone prace. Trzeba się też rozliczać również z grzechu zaniedbania, o czym prawie nikt nie myśli. Jeżeli na przykład mogliście dawać jałmużnę to czy ją dawaliście czy też przeciwnie nie robiliście tego Wnikliwie trzeba się doszukiwać tego co jest naszym grzechem nałogowym Należy także wyznaczać okoliczności i liczbę grzechów Jeżeli macie jakiś nauk trzeba powiedzieć jak długo w nim trwacie jeśli chce się dobrze zrobić rachunek sumienia, trzeba poświęcić na to jakiś czas. Trzeba też do tego znajomości praw katechizmowych, trzeba wreszcie skupienia uwagi. Im rzadziej ktoś się spowiada, tym więcej czasu potrzebuje na rachunek sumienia, tym uważniej musi się nad sobą zastanowić. Nie muszę wam mówić, ani tego, jak wielkim szczęściem jest dobra spowiedź, ani tego, jakim nieszczęściem jest spowiedź zła. Dobra przywraca nam przyjaźń Boga i prawo do nieba, zła pozbawia nas szczęścia wiecznego i wtrąca w otchłanie piekła. Widać stąd, jak starannie powinniśmy się przygotować do tego sakramentu. Rachunek sumienia trzeba robić każdego dnia, wieczorem, a dokładniejszy raz na tydzień. Wtedy przed samą spowiedzią łatwiej będzie nam poznać stan swojej duszy. Starajmy się sądzić siebie tak, jak kiedyś osądzi nas Jezus Chrystus. Powinniśmy się też bać grzechów ukrytych, o których nawet nie mamy pojęcia, i z królem Dawidem wołać od skrytych moich grzechów. Oczyść mnie, Panie. Naprawdę, o niektórych swoich grzechach nigdy się nie dowiemy na tym świecie. Pomyślmy na przykład o zgorszeniach, jakie spowodował pijak albo kobieta czy dziewczyna, która lubi się bawić. Osądzajmy surowo samych siebie teraz, żebyśmy kiedyś, jak mówi Święty Paweł, uniknęli strasznych sądów Bożych. Kiedy już przypominamy sobie wszystkie grzechy, prośmy Boga z kolei o szczery żal i mocne postanowienie poprawy. Następnie zbliżmy się z uszanowaniem, a także z pewnym drżeniem do trybunału pokuty. Jako ewangeliczny celnik spuśćmy skromnie wzrok ku ziemi i ukórzmy się przed Bogiem. Jeżeli zdarzy się Wam, że będziecie musieli dłużej poczekać na spowiedź, to przypominajcie sobie wtedy na nowo grzechy, wzbudzajcie akt żalu, podejmujcie dobre postanowienia i módlcie się do Boga, żeby się nad Wami zlitował. Pamiętajcie, że w osobie kapłana zasiada w konfesjonale sam Jezus Chrystus. Powiedzcie, kiedy spowiadaliście się po raz ostatni, czy dostaliście rozgrzeszenie, a jeżeli nie, to dlaczego? Czy odprawiliście zadaną pokutę, czy wynagrodziliście krzywdy, czy pojednaliście się z przeciwnikami, czy wyznaliście wszystkie grzechy, czy też coś dobrowolnie zatailiście? Wreszcie wyznajcie grzechy popełnione po ostatniej spowiedzi Wyznajcie je z pokorą, szczerze, roztropnie i całkowicie. A kiedy już to zrobicie, dodajcie, mój ojcze, już sobie więcej grzechów nie przypominam, za wszystkie żałuję z całego serca, a ciebie proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Po spowiedzi kapłan, jeśli uzna to za stosowne, zada wam kilka pytań. Odpowiadajcie mu szczerze. Upomnień i uwag, jakich wam udzieli, słuchajcie pilnie. Nie myślcie wtedy o grzechach i nie przerywajcie spowiednikowi. Miejcie w sobie pragnienie, żeby zadaną pokutę odprawić jak najlepiej. Gdybyście nie otrzymali rozgrzeszenia, poddajcie się temu bez szemrania. W czasie natomiast, kiedy kapłan będzie Wam udzielać rozgrzeszenia, upokarzajcie się tak, jak się upokorzył Jezus Chrystus wtedy, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Proście Boga. By to rozgrzeszenie potwierdził w niebie. Po otrzymaniu rozgrzeszenia odchodźcie od konfesjonału skromnie, dziękując dobremu Bogu za łaski, jakie otrzymaliście w sakramencie pokuty. Przypominajcie sobie, jakie środki do poprawy wskazał wam spowiednik, i postanówcie sobie stosować się do nich. A co macie zrobić, żeby wytrwać w dobrym i nie wrócić więcej do grzechu? Przede wszystkim nie ufajcie sobie i miejcie się na baczności. Po drugie, jak najstaranniej unikajcie okazji do złego, a także złych towarzystw. Po trzecie, uciekajcie się do modlitwy, bo Chrystus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. W końcu, gdybyście po spowiedzi na nowo zgrzeszyli. Jak najprędzej podnieście się z upadku, im dłużej ktoś z tym zwleka, tym trudniej mu się poprawić. Kto będzie używał tych środków, ten z pewnością odzyska zdrowie duchowe. Święty Jan Maria Wiany, Kazania proboszcza z